ale dziś nasze środowisko nadarzyńskie przeżywa ważne wydarzenie, bo dokładnie 70 lat temu nasz żołnierz niezłomny, porucznik Karol Łoniewski Lew, został rozstrzelany. Co ci młodzi ludzie nieśli ze sobą, to czego chcieli, szczęścia, miłości, radości, zwykłej, codziennej normalności. Dlatego dziś wspominamy zarówno naszego lokalnego bohatera, Karola Łoniewskiego, jak i chcemy oddać cześć i pamięć wszystkim z tym bohaterom pierwszej i drugiej konspiracji niepodległościowej. Ziemia ojców, dziadów i pradziadów powinna zostać zastąpiona argumentem ziemia synów, dzieci, synów i wnuków. To są słowa polskiego przedwojennego poety. One pokazują, że patriotyzm jest, czyli miłość ojczyzny, szacunek do własnego kraju, jest pojęciem wieloznacznym. Patriotyzm to pamięć historyczna o osobach, które paletnie oddały życie za wolność własnego kraju. Tak jak stało się to udziałem 70 lat temu Karola Łoniewskiego. Ale patriotyzm w dzisiejszych czasach to również ciężka codzienna praca, której owoce wzbogacają życie każdego z nas. 100 lat temu, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza, ale również dzięki cierpliwości i mądrości ówczesnych polityków, mężów polskiej racji stanu. Dziś będę miał ogromną przyjemność i zaszczyt wręczenia odznaczeń z okazji stulecia medalu, pamiątkowego medalu, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości osobom, które w naszej lokalnej społeczności swoją pracą, zaangażowaniem, ale również dbaniem o pamięć historyczną powodują, że patriotyzm nadal nie jest słowem pustym i ma swoje ogromne znaczenie. Dziękuję bardzo. W uznaniu wytrwałej pracy na rzecz kultywowania pamięci historycznej, edukacji młodych pokoleń, wkładu w kształtowanie postaw patriotycznych oraz wartości bliskich sercu każdego Polaka, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości mamy zaszczyt uhonorować szanownego pana, majora Henryka Filipskiego, medalem upamiętniającym jubileusz odzyskania suwerenności i niezależności naszej ojczyzny. Thank you.